Cześć, witajcie! W tym odcinku zostałem głośnikiem helikopterem i pokażę wam też, jak odblokować tę postać. Tutaj w tej grze jest to gra Roblox, Skibiverse, i powiem wam szczerze, że w tej grze jest naprawdę mega fajnie to wszystko wygląda. Te tekstury i te postacie ze Skibidi Toilet są mega ładne i mega fajnie odwzorowane. Także polecam wam to, jeżeli chcecie sobie pograć, właśnie wcielić się w rolę tego głośnika. Jest to postać, która pewno wam się przyda, żeby odblokować inne postacie, ponieważ jest mega szybka. Naprawdę dzięki niemu jesteśmy w stanie dolecieć do bardzo, bardzo szybko pokonać tę mapę, ten duży dystans, bo jednak jest to mapa bardzo duża. Zanim zaczniemy, przenieśmy się, słuchajcie, jako jeszcze raz będę musiał się określić jako ten. Wiecie, czy mnie się coś tutaj zacięło? Okej, jesteśmy z powrotem, zacięło mi się coś. Co musimy zrobić? Po pierwsze, weźmy sobie tego morfa. Musicie odblokować sobie to zadanie w naszej liście zadań. Po lewej stronie macie takie menu. No i będziecie mieli zadanie w Incomplete Quest, czyli to są questy, zadania, które nie są skończone. W moim przypadku już jest ten speaker heli zrobiony, ponieważ go zrobiłem, tak? Ale tu będziecie go mieli, musicie po prostu na niego kliknąć i zaznaczyć start. Jak już to zrobicie, to przeteleportujcie się od razu do naszego hubu, żeby postać nasza się zrestartowała, zresetowała, i z tego miejsca będziemy zaczynać. Co trzeba zrobić? Słuchajcie, odwracamy się i musimy znaleźć największy budynek, najwyższy budynek w tej mapie. To jest ten budynek. I na tym największym budynku, albo tym większym, równie dużym, koło niego znajduje się zadanie, głośnik, któremu musimy pomóc. Do tego zadania potrzebujecie przede wszystkim mieć odblokowanego tytana głośnika. Jak go zdobyć? Jest o tym poradnik u mnie na kanale, warto sobie przejść do niego. Jak widzicie, nie mogę teraz być tym tytanem, bo jest napisane, że mamy maksymalną ilość tytanów w tej grze. Jest to takie ograniczenie. Dlatego też, jeżeli macie coś takiego, stwórzcie sobie albo prywatny serwer, albo przelogujcie się na serwer, gdzie jest mało ludzi. Okej, jesteśmy teraz na prywatnym serwerze, który stworzyłem. Jeżeli się nie mylę, on jest darmowy, więc warto sobie go stworzyć. Bierzemy sobie naszego tytana głośnika. No i teraz będziemy musieli w jakiś sposób się tam udać. Dobra, jak przytrzymacie spację, to odpalają się te jetpacki, ale musimy raz kliknąć, żeby on skoczył. No i będziemy się tutaj wspinać na te wszystkie budynki, tak żeby dostać się tam do środka, słuchajcie. Także lecimy pierwsze tutaj. Znowu skok. No i oczywiście skoczę sobie tutaj. Dobra, czy mogę tu? Okej, i znowu skok. Jesteśmy teraz na tym budynku tutaj. Także widzicie, no to polega na takiej wspinaczce. Dość długiej, ale warto naprawdę, żeby odblokować sobie te wszystkie postacie. No dobra, tutaj oczywiście schodzimy z tego. No i tak samo skaczemy. Mi się to myli. Raz spacja i oczywiście lecimy do góry. I znowu spadamy. No i teraz tak, słuchajcie, jak już będziecie na tym większym, możecie jeszcze wskoczyć w sumie tam, na ten budynek, więc tam się udajmy. Raz. I jetpack. I lecimy jeszcze tutaj na wyższy budynek. Nie będziemy musieli kombinować, tak? Aha, tutaj już nie dolecimy. Więc w takim razie, słuchajcie, jeszcze raz, tam już nie, tam się mapa kończy. Więc z tego budynku tutaj robimy jeden duży skok, odpalamy jetpacki. I teraz, słuchajcie, będziemy, jak macie uruchomione te jetpacki, klikacie bardzo szybko W. Widzicie, ta postać nam idzie, jakby się wspina, to jest taka widoczność. Widzicie to po prostu, jak ona się wspina. Klikacie sobie tą strzałkę do przodu, znaczy literkę W, co oznacza, że biegnie nasza postać do przodu. I dzięki temu powoli, ale to powoli, spinamy się na górę, jak widzicie. Ok, jak będziemy na górze, będziemy musieli porozmawiać z głośnikiem. Dobra. Jesteśmy. Jeszcze teraz musimy odpalić jetpack i udajemy się tutaj. Jak widzicie, jest ten głośnik. Teraz zmieniamy swoją postać na przykład na naszego kamerę, który jest dość mniej mały. No i podchodzimy tutaj i rozmawiamy z
tym speakerem. Oczywiście on da nam zadanie, żeby znaleźć jego część od helikoptera, to śmigło. I teraz tak, wchodzimy sobie w tę stronę i musimy udać się do tego miejsca tutaj. Także odpalamy sobie znowu morfa na tytana, głośnika. No i oczywiście odpalam jetpacka i lecę w to miejsce tutaj. Spadamy, oczywiście. No i teraz przejdziemy sobie w to miejsce tutaj, gdzie jest ten placyk. Tu tego placyka nie widzicie, jest plac taki i idziemy w to miejsce tutaj. Odpalę sobie jetpacki, żeby szybciej się tam przenieść i mamy to śmigiełko. Teraz oczywiście zmieniamy naszą postać na przykład na naszego kamerę. No i będziemy w stanie podejść tutaj do tego śmigła, przytrzymujemy E i mamy zadanie wykonane. Dzięki temu mamy odblokowany ten helikopter głośnik i dzięki temu będziemy, słuchajcie, w stanie naprawdę fajnie się poruszać. Zobaczcie, jak szybko. Przytrzymując spację, on bardzo szybko lata. Więc naprawdę spoko. Raz klikniecie spację, to ten helikopter wyskoczy do góry, więc może skakać też, jak widzicie. No i to by było, tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli kolejne chodzi o te zadania. Więc całkiem fajnie, mam nadzieję, że wam pomogłem. Dzięki temu, że macie tą postać, ona jest niezwykle szybka, zwinna, więc będziecie mogli, słuchajcie, dość szybko zdobywać kolejne odznaki, odblokować kolejne postacie. Potem zajmiemy się oczywiście prawdopodobnie toaletami, więc to nie będzie problem. Tych zadań jest naprawdę tutaj bardzo dużo, tych questów. Ja sobie jeszcze ten quest tutaj muszę zrobić. Dostaniemy monety, żeby grać pół godziny oczywiście w tę grę i dzięki temu będę miał monety, żeby sobie kupić na przykład kolejne wyglądy danej postaci. Przenieśmy się może do hubu. O właśnie, i tutaj możemy kupować sobie, mam już 1000 monet i możemy sobie kupować różnego rodzaju skinki. Tylko jak ja mogę to, okej, tutaj widzicie, żeby Game Pass kupować, tu możemy za 1200 odblokować, czyli naprawdę mega drogo, ale całkiem nieźle. Gierka się nazywa Skibiverse. Także zobaczymy, ile ona potrwa, bo jak wiecie, te gry są usuwane przez twórcę Booma, copy strajki. No i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej, bo jednak te postacie wyglądają nieziemsko, jak oryginał. Naprawdę, ktoś, kto to stworzył, się naprawdę dużo napracował, więc brawa dla niego, moi drodzy. To by było na tyle, sprawdźcie kolejne odcinki, pozdrawiam cię.